Cześć, witajcie. Mam wielkie wiadomości. Na serwerach testowych właśnie pojawił się nowy bohater w Overwatchu, czyli Doomfist. Od ostatniego ogłoszenia Blizzard nie kazał nam na niego długo czekać. Już możemy nim zagrać. Ja się za to zabieram i chętnie wam to pokażę. Zapraszam. No to jestem na obszarze treningowym, to jest Doomfist, zobaczcie jego umiejętności. Działko ręczne jako podstawowa broń, Ultimate Meteor, fala sejsmiczna, podbródkowy, rakietowy cios i najlepsza obrona jako umiejętność pasywna. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce i właśnie na obszarze treningowym. Strzelamy tymi nabojami, które mamy 4 w ręce i one się automatycznie ładują, jak widzicie, także możemy je wystrzelać, a potem one się ładują z powrotem. Rakietowy cios, który mamy pod prawym przyciskiem myszy, ładuje się i o tak właśnie szarżuje i on przebija również tarczę Reinhardta, tarczę Orisy i pewnie też Divy, chociaż tego jeszcze nie sprawdzałem. No i pod E jeszcze mamy takie uderzenie, które ogłusza przeciwników. O, coś w tym stylu. Kojarzy mi się ten bohater ogólnie trochę z trochę wolniejszym i silniejszym Genjim, ale bardziej z Genjim niż z Reinhardtem, powiedzmy. No ale jest on w bohaterze ataku. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda Ultimate. Meteor uderza! O, właśnie tak, wyskakuje w górę i spada na dół, zabijając i ogłuszając przeciwników. Naładuję go jeszcze raz, pokażę wam go jeszcze raz, bo teraz oczywiście mi nie wyszło. Wpadłem w rytm. No ogólnie bardzo ciekawy bohater. Myślę, że będzie się nim przyjemnie grało i myślę, że wielu graczy będzie nim chciało grać. Nie bardzo wiem jeszcze, jak to E działa. No ale to się okaże. Nie ma reloada, to też jest fajne. Nie błaś. Dwóch zabitych. Aha, jeszcze pod shiftem jest ten uppercut, widzicie. Wybija i podskakuje przeciwnika. Też bardzo fajne. No zobaczmy to jeszcze raz tego Ultimate'a. Mam nadzieję, że tym razem mi to wyjdzie lepiej. Meteor uderza! Oddalenie. Szukamy celów. I spadamy. No, znowu nie pocelowałem. Ale ciekawe to jest, bo widok mapy z góry robi też wrażenie. No dobrze, tak wyglądają umiejętności i moje pierwsze sekundy. No wybaczcie, że może nie robię tu cudów, ale no, gram z nim pierwszy raz. Ale myślę, że pokazałem wam te wszystkie zdolności i będziecie mieli mniej więcej pojęcie. Jeszcze chodźcie, zobaczmy skórki i inne kosmetyczne elementy tego bohatera. No to wygląda na to, że się pospieszyłem z tymi zapowiedziami, bo w tym momencie dla Doomfista czy Pięści Zagłady są tylko jedne podstawowe elementy kosmetyczne i podstawowa skórka, która wygląda tak i tak właśnie Doomfist wygląda w całej okazałości. Mi on się bardzo podoba, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ostatnio Orisa nie przypadła mi do gustu, ale w tym przypadku uważam, że twórcy z Blizzarda się postarali, stanęli na wysokości zadania i design tej postaci jest bardzo dobry. Tak wygląda podstawowa emotka, podstawowa zwycięska poza, niczym się nie różni od zwykłego stania przez bohatera. Jedna kwestia, no to spróbuj. No spróbuj. Graffiti to nieważne i prezentacja zagrania. A też dość podstawowa. Jedyną ciekawą rzeczą, którą można obejrzeć, to złota broń dla tego bohatera. Tak wygląda podstawowa pięść zagłady, a tak wygląda złota pięść zagłady, czyli można powiedzieć, że jeszcze bardziej złota niż złota.
No ale całość bohatera wygląda bardzo interesująco. No i tak właśnie wygląda nowy bohater w Overwatchu, czyli długo oczekiwany Doomfist. Dajcie znać, co wy o nim myślicie. Mi jak na razie on się podoba, no ale to trzeba nim trochę pograć, żeby wydać opinię. No i trzeba pograć na prawdziwych serwerach, a nie na PTR-ach, bo na PTR-ach to wiadomo jak jest. Teraz zapraszam was jeszcze na film o historii Doomfista, który Blizzard właśnie opublikował. Ja się już żegnam i miłego oglądania. Na razie! Ludzkość zawsze poddawana była próbom. Konflikty i wojny to tygiel napędzający naszą ewolucję. Zostaną zapomniani. Ci, którzy powstaną, zostaną zapamiętani na zawsze.